Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Resort Sprawiedliwości zarzuca prokuraturze nieudolność podczas próby przejęcia nagrań podsłuchów, którymi dysponuje Tygodnik Wprost. Minister Marek Biernacki uważa, że zabrakło właściwej koordynacji i porozumienia z sądem. Z tą oceną nie zgadzają się prokuratorzy. Nie wiedzą także, na jakiej podstawie została sformułowana, gdyż minister Biernacki nie poprosił o przekazanie informacji na temat działań podjętych w siedzibie redakcji. Jutro prokuratura ma otrzymać od dziennikarzy nagrania z podsłuchów. Nieudolna próba przejęcia nagrań z podsłuchów przez prokuraturę jeszcze bardziej popsuła wizerunek ekipy rządzącej. Zwróciłem się w związku z tym też do ministra sprawiedliwości jeszcze wczoraj wieczorem, aby przygotował ocenę tych zdarzeń, to znaczy zasadność postępowania, zgodność z prawem tego postępowania. Żądanie premiera zostało spełnione ekspresowo, ale głównie po to, by skupić uwagę opinii publicznej wyłącznie na nieudolności prokuratorów. To nie powinno w ogóle się zdarzyć, mówi minister Marek Biernacki. Cały ten chaos, jaki panował podczas działań służb, czyli przepraszam, prokuratury i służb w redakcji Tygodnika Wprost. Zrzucenia całej odpowiedzialności na śledczych przez ministra sprawiedliwości nie pojmują prokuratorzy. Nikt nie zwrócił się do prokuratury, aby przedstawiła jakby własną wersję wydarzeń, czy też przedstawiła ten przebieg, który mamy zarejestrowany na naszych taśmach. Minister Marek Biernacki przyznaje, że nie skorzystał z materiałów, które są w gestii śledczych. Czy to materiały, które są w gestii prokuratury czy ABW, no i też policji. Ciągle brak jest jednak odpowiedzi na zasadnicze pytanie. Dlaczego prokuratura tak szybko i pod czyim wpływem zdecydowała się na podjęcie radykalnych działań? Śledczy powinni wpierw posłużyć się sposobami mniej inwazyjnymi, by zabezpieczyć nagrania z podsłuchów, tak jak to zwykle się odbywa. Zaprosić redaktora naczelnego wraz z nośnikami do siedziby i wraz z informacją, że zamierza zabezpieczyć te nośniki i w tym celu go zaprasza. Jeżeli to nie byłoby możliwe, wtedy należy przystąpić, on odmówiłby tej czynności, należy przystąpić do czynności kolejnych, czyli wydania postanowienia realizowanego w stosunku do tej osoby w miejscu jej pracy, polegającego na żądaniu zatrzymania rzeczy. Minister Biernacki zarzuca, że śledczy nie mieli scenariusza na wypadek zgłoszenia, iż materiał podlegający przejęciu objęty jest prawnie chronioną tajemnicą zawodową. Powinni to przewidzieć i wcześniej zapewnić sobie decyzję sądu. Prokurator Renata Mazur z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga odpowiada, że taka ewentualność została uwzględniona. Dlatego przygotowano kancelarię tajną prokuratury do przyjęcia materiałów. Każdy wydział postępowania przygotowawczego w sądzie ma zabezpieczonych sędziów dyżurnych, którzy są pod telefonem, do których dzwonimy i informujemy, że musimy z nimi wykonać czynności. Nigdy w mojej 18-letniej pracy prokuratorskiej nie zdarzyło mi się, żebym w święto czy w weekend spotkała się z odmową wykonania czynności przez sąd. Faktem jest jednak to, że funkcjonariusze próbowali skopiować dane z redakcyjnego komputera, a to zdaniem resortu sprawiedliwości oznaczałoby odczytanie danych dotyczących nagrań i niebezpieczeństwo ujawnienia danych objętych tajemnicą zawodową, w szczególności ujawnienia informatora. Prokuratorzy mieli także zamiar przeszukania redakcji. Niedopuszczalne jest dokonanie tej czynności w taki sposób, która doprowadziłaby do tego, że funkcjonariusze organów ścigania lub prokuratorzy uzyskaliby wiedzę o treści tego nagrania bez wcześniejszej kontroli sądu, która by dokonała selekcji informacji przekazywanych organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze. Jutro materiały z podsłuchów mają trafić do prokuratury. Samo rozwiązanie Sejmu, konstruktywne wotum nieufności czy dymisja szefa rządu dziś wcześniejszych wyborów nie wyklucza już żadne ugrupowanie polityczne. Ważą się również losy szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Kiedy w minioną sobotę redakcja Wprost ujawniła nagrania z rozmowy Belka Sienkiewicz, niemal pewną wydawała się dymisja szefa MSW. Tak się jednak nie stało. Nie znajduję tam spraw, które kazałyby mi podejmować jakieś decyzje wobec ministra Sienkiewicza. Mówię tutaj o takich decyzjach jak na przykład dymisja. Ten kierunek polityki totalnie bagatelizujący całą sprawę ewidentnie okazał się nietrafiony. Stąd zwrot. Bartłomiej Sienkiewicz może stracić stanowisko. Jeśli dojdę do wniosku, że zajmowanie się przez szefa MSW tą sprawą jest
dysfunkcjonalne, to podejmę stosowne decyzje na początku przyszłego tygodnia. To typowa zagrywka na przeczekanie i badanie nastrojów opinii publicznej. Donald Tusk postępuje z takim opóźnionym zapłonem. Zamiast zdymisjonować Sienkiewicza w poniedziałek, czekał do czwartku, żeby powiedzieć, zobaczymy co w przyszłości. Coraz bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz wcześniejszych wyborów. Tych nie wyklucza również szef rządu. Być może wtedy jedynym wyjściem będą wcześniejsze wybory. Ale czy aby zwycięskie? Wszystkie sondaże wskazują na tym, że te wybory będą kosztowały 60 milionów złotych i wynik będzie podobny jak jest. Polskie Stronnictwo Ludowe niemal od tygodnia stoi w rozkroku. Ten brak jednoznacznej decyzji to będą ujemne punkty dla ludowców, sądzi politolog Zbigniew Kozak. PSL jest w bardzo ciężkiej sytuacji. I tkwienie PSL-u w tej koalicji może doprowadzić do tego, że nie znajdzie się w przyszłych wyborach, nie będzie posłów w ławach sejmowych. Wcześniejsze wybory, które mogłyby być połączone z jesiennymi wyborami samorządowymi, to jedyny możliwy scenariusz w obecnej sytuacji, uważa prezes Nowej Prawicy Janusz Korwin-Mikke. One są potrzebne, żeby rozładować nastrój. Bo powtarzam, na jesieni zobaczycie Państwo, co się będzie działo, jeżeli nie będzie szansy na zdjęcie zmian. Ewentualna decyzja o wcześniejszych wyborach powinna być dobrze przemyślana. Każde pochopne działanie mogłoby być odpowiedzią, na jaką czekają ci, którzy polityków nagrywali. Pierwszy trzeba ustalić sprawców i ich motywacje, a potem dopiero podejmować decyzje, w tym decyzje polityczne. Donald Tusk wyklucza jednak podanie się do dymisji. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest samorozwiązanie Sejmu. Do tego potrzeba większości 2/3 głosów, czyli ostateczna decyzja również będzie należała do premiera. W grę wchodzi jedynie konstruktywne wotum nieufności, czyli z powołaniem rządu technicznego. Gdyby zapadł wniosek o samorozwiązanie Sejmu i wybory miały być za kilka miesięcy, to byłyby to oznaczałoby utrzymanie tego rządu przez następne 3-4 miesiące. To znaczy, że również minister Sienkiewicz, który zawinił tak bardzo, nadzorowałby, kontrolował, miałby wpływ na kampanię wyborczą. Sprawa jest jednak tak dynamiczna, że trudno przewidzieć scenariusz na najbliższe dni czy tygodnie. Jeszcze kilka dni temu Donald Tusk mówił, że nie widzi podstaw do odwołania szefa MSW. Wczoraj już takiej pewności nie miał. Dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszły tydzień. Po masowych protestach wielu środowisk bluźnierczy spektakl Gogol to piknik został odwołany. Dyrekcja Malta Festival poinformowała, że spektakl nie odbędzie się z powodu zagrożenia zamieszkami. W dniu wystawienia obrazoburczego przedstawienia w Poznaniu miały się odbyć masowe protesty wielu środowisk. Mocny głos przeciwko obrazoburczej sztuce zabrali także polscy księża biskupi. Dokładnie za tydzień podczas Malta Festival w Poznaniu miał być wystawiony bluźnierczy spektakl Golgota Piknik. Tego dnia w stolicy Wielkopolski miały się odbyć masowe protesty. Dzięki solidarności wielu środowisk, modlitwom, składanym petycjom i wcześniejszym protestom nie dojdzie do profanacji. O odwołaniu spektaklu w specjalnym oświadczeniu poinformował Michał Merczyński, dyrektor Malta Festival Poznań. Decyzję uzasadnił obawą o zdrowie i życie aktorów i widzów. Ani słowem nie wspomniał jednak o kontrowersjach, jakie wzbudzał pseudospektakl, w którym jawnie kpiono ze śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa. Protesty przeciwko bluźnierczej sztuce odbywały się wcześniej we Francji i Hiszpanii. A my w studiu witamy pana posła Andrzeja Jaworskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Panie pośle, witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie również. Panie pośle, dzisiaj dostaliśmy wiadomość, że to przedstawienie się nie odbędzie. Z jednej strony można powiedzieć sukces środowisk katolickich, patriotycznych i nie tylko, również tutaj, jeżeli chodzi o parlamentarny zespół i też wiele osób, które podpisały się pod protestem, ale z drugiej można powiedzieć, że to jest też strach Ryszarda Grobelnego przed zamieszkami. Po pierwsze, jest to sukces tych środowisk katolickich, które jednoznacznie określiły się, że prawda i prawo jest dla nich najważniejsze. Dzięki Krucjacie Różańcowej, która pierwsza wystąpiła z dużym protestem i tego, że włączyły się wiele środowisk, nie tylko katolickich, ale także ekologicznych, doszło do tego, że tego bluźnierstwa w Polsce nie będzie. To jest wielki sukces, to prawda. Natomiast nie możemy zgodzić się z tym, że my chcieliśmy tam w jakikolwiek sposób manifestować ostro, czy zrobić jakiekolwiek zamieszki, czy zagrażać aktorom. My powiedzieliśmy, że spotkamy się na modlitwie, ale w taki sposób, że będzie nas tyle, że do tego bluźnierstwa nie dojdzie.
I to jest to, co jest najbardziej istotne, że to miało być bluźnierstwo. W tej wypowiedzi, która nas obraża jako katolików, jako także organizatorów tej akcji, jest wiele nieprawdziwych informacji i myślę, że tutaj nie będziemy obojętni przeciwko dyrektorowi Malta Festival. Skierujemy odpowiednie pismo do prokuratury. Natomiast chcę jednoznacznie powiedzieć, to nie jest problem, że my występowaliśmy przeciwko bluźnierstwu. Problemem jest, że te osoby nie widziały tego, co chcą zrobić, że chcą doprowadzić do wielkiej niegodziwości, do wielkiego bluźnierstwa i to jeszcze wielkie katolickie święto. Pan tutaj mówi o słowach dyrektora Malta Festival Poznań, prawda, Michała Merczyńskiego? Tak jest. Ja tutaj może zacytuję. Decyzję uzasadnił obawą o zdrowie i życie aktorów i widzów, a ani słowem nie wspomniał jednak o kontrowersjach, jakie wzbudzał pseudospektakl, w którym jawnie kpiono ze śmierci krzyżowej Jezusa I nie wspomniał jeszcze ani słowa o tym, że na to wydarzenie dostał 6 milionów złotych publicznych pieniędzy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od prezydenta miasta Poznania, od spółek miejskich i od władz samorządowych. I te pieniądze, nasze pieniądze, miały iść po to, aby obrażać naszego Boga i wyśmiewać naszą religię. To nie pierwszy raz, kiedy uderza się w katolików. To nie pierwsze tego typu przedstawienie. Wcześniej, prawda, adoracja Centrum Sztuki Współczesnej. Jak zapobiegać temu, by na przyszłość Ministerstwo Dziedzictwa i Kultury Dziedzictwa Narodowego nie finansowało? Mamy nadzieję, że to, co dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy, kiedy się zjednoczymy, osiągnąć skutek, będziemy w tej chwili dalej kontynuować. W najbliższą środę chcemy pod Ministerstwem Kultury o godzinie 17, także dzięki telewizji Trwam, dyskutować na ten temat, co zrobić, aby w przyszłości to się nie powtórzyło. Ja zdaję sobie sprawę, że ataki dzisiaj na Kościół są bardziej perfidne, bo do tej pory ateizacja była taka marksistowsko-leninowska, dzisiaj jest genderowa, przez to trudniejsza niejako w zapobieganiu, ale musimy pilnować dwóch rzeczy. Po pierwsze, że nie będziemy się wstydzić naszej wiary, a po drugie, że nie będziemy pozwalać na to, aby publiczne pieniądze były wydawane na takie bezeceństwa. A panie pośle, jeszcze takie jedno pytanie. Słabość państwa polskiego, że takie ataki mają miejsce? Słabość polskiego państwa dzisiaj wyraża się niestety w wielu wymiarach. Te nieszczęsne taśmy, które pokazały, że jeżeli minister spraw wewnętrznych mówi, że państwa nie ma, to znaczy, że nie ma premiera, nie ma ministrów, nie ma nic, ale środki finansowe na to i ludzie na to, żeby w jakikolwiek sposób szkalować katolików, szkalować naszą świętą wiarę, naszych hierarchów, zawsze się o dziwo znajdują. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Życzę dobrego wieczoru. I zmieniamy temat. Kolejne poważne problemy z Pendolino, które miały trafić do Polski. PKP Intercity nadal nie otrzymało stosownej dokumentacji, by pociągi mogły poruszać się z prędkością maksymalną 250 km na godzinę. Teraz okazuje się, że francuski koncern zamontował używane części. Z oficjalnej strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju można dowiedzieć się o pieniądzach, jakie resort zainwestował oraz o wartości podpisanych umów. Wśród tych inwestycji jest 20 pociągów Pendolino, które PKP Intercity kupiło od firmy Alstom w maju 2011 roku. Łącznie kontrakt opiewa na sumę 665 milionów euro. Jednak z Pendolino od początku były pewne problemy. Chodzi m.in. o prędkość, z jaką poruszać się będą pociągi po Polsce. Torach. Możemy odebrać pociągi wyłącznie takie, które spełniają zamówienie, czyli są homologowane do prędkości 250 km na godzinę. Inne działanie byłoby absolutnym naruszeniem postanowień i przetargowych, ale także no, tych właśnie związanych z konkretnie złożonym zamówieniem. PKP Intercity jednak nadal nie otrzymało składów z homologacją, czyli dokumentacją pozwalającą na poruszanie się z prędkością do 250 km na godzinę. Jednym z powodów takich działań koncernu jest infrastruktura kolejowa w naszym kraju, pozostawiająca wiele do życzenia. Teraz jednak pojawia się kolejny problem. W przekazywanych pociągach wykryto m.in. skorodowane części podwozia, uszkodzone śruby, a także używane wcześniej koła. Usterki spowodowały, że Pendolino nie ruszy na polskie tory w grudniu, jak to pierwotnie planowano, a prawdopodobnie w marcu. W obliczu kryzysu politycznego przedstawiciele koalicji PO-PSL niechętnie odnoszą się do sprawy, spychając ją na boczny tor. Nieuchwytna jest minister Elżbieta Bieńkowska. Również według Janusza Piechocińskiego nie ma teraz warunków, by mówić o Pendolino. To na inną konferencję, inny temat. Dzisiaj mamy do czynienia z wielką szybkością polskiej polityki. Kiedy będzie odpowiedni czas, by rozmawiać o problemach polskiej kolei, tego już wiceminister Janusz Piechociński nie doprecyzował.
Zamykanie granicy z Rosją. Operacja ma na celu zapobieżenie przenikaniu uzbrojonych bojowników i sprzętu z Rosji. Armia kontynuuje likwidację grup zbrojnych na wschodzie kraju. W starciach w okolicach Krasnego Łymanu zginęło 200 prorosyjskich bojowników. Dziś Petro Poroszenko przedstawi plan pokojowego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Granica z Rosją jest już szczelna, oświadczył przewodniczący Rady Najwyższej Oleksandr Turczynow. Parlament uczcił tych, którzy polegli w tej operacji. Jak wiecie, 7 bohaterów z Jaworowskiej lekkiej dywizji pancernej zginęło wskutek ostrzału transportera opancerzonego, którym się poruszali. Chcę uczcić chwilą ciszy pamięć wszystkich bohaterów, którzy zginęli, w tym także, którzy zginęli w Jaworowie i na całej Ukrainie. Kijów podkreśla, że nie zamyka granicy z Rosją dla ruchu osób i transportu na przejściach granicznych, lecz uszczelnia ją, by zapobiec przenikaniu uzbrojonych bojowników i sprzętu z Rosji. W ostatnich godzinach przez granicę przerzuconych zostało 10 wyrzutni rakietowych Grad. Jedna została zniszczona przez wojsko ukraińskie. Jak przyznał minister obrony Michał Kowal, kolumna należała do dywizji z Czeczenii. Mamy zlokalizowane kolejnych 6 pojazdów. Gdy tylko znajdą się one w naszym zasięgu, natychmiast otworzymy ogień. Nasze działania mają zapobiec użyciu tych pojazdów. Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen wezwał Rosję, aby wstrzymała dostawy broni dla bojowników i wycofała swoje wojska z granicy z Ukrainą. Wzywam Rosję do zaprzestania wsparcia dla prorosyjskich uzbrojonych band na wschodzie Ukrainy. Wzywam Rosję do zaprzestania destabilizacji sytuacji i zaangażowania się w konstruktywny sposób porozumienia politycznego z przywództwem w Kijowie. O rozwiązaniu konfliktu z Władimirem Putinem rozmawiał telefonicznie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Zaproponował jednostronne przerwanie ognia, aby separatyści mogli się rozbroić. Kreml domaga się jednak natychmiastowego zakończenia operacji antyterrorystycznej. Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow i nowy minister spraw zagranicznych Ukrainy przeprowadzili rozmowę telefoniczną. W poniedziałek Pawło Klimkin przedstawi w Luksemburgu plan rozwiązania sytuacji na wschodzie Ukrainy. Jeśli będzie zgoda szefów unijnej dyplomacji, to w najbliższych miesiącach możliwe będzie wysłanie na Ukrainę cywilnej misji Unii Europejskiej. Postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby ukraińska polityka zagraniczna była spójna, zjednoczona i aktywna w celu ochrony interesów narodowych Ukrainy. Jeszcze raz dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem. Kijów reguluje swoje zobowiązania wobec Moskwy, zaciągnięte jeszcze przez ekipę Janukowycza. Zapłacił ponad 73 miliony dolarów tytułem pierwszej raty za 2-letnie euroobligacje Ukrainy kupione przez Rosję w grudniu 2013 roku. Pozytywna wiadomość dotyczy porwanych w końcu maja 8 obserwatorów OBWE na Ukrainie. Udało się nawiązać z nimi kontakt. To wielka ulga dla nas. Z informacji, które zebraliśmy, wynika, że wszyscy są cali w dość dobrej kondycji. Tymczasem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przerwała współpracę z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Szef SBU poinformował, że zerwane zostały wszystkie dwustronne umowy i porozumienia, a zadaniem służby jest obecnie przeciwdziałanie akcjom dywersyjnym FSB. Do tej pory aresztowano ponad 90 dywersantów, w tym 13 obywateli Rosji. Niektórzy funkcjonowali w sztabie SBU w Kijowie. I tą informacją kończymy główne wydanie. Dziękuję Państwu za uwagę i ponownie z Państwem spotkam się tuż po Apolu Jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Wszystkich widzów telewizji Trwam, a także słuchaczy Radia Maryja zapraszam na prognozę pogody. Nadchodząca noc w Europie z temperaturą bliską 9-12 stopni Celsjusza na północy i 17-21 na południu. Jutro na zachodzie i południu kontynentu w dalszym ciągu dużo słońca i ciepło, około 27-30 stopni. Na pozostałym obszarze Europy więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Chłodno w Polsce i Niemczech, blisko 18 stopni na plusie. A już teraz więcej szczegółów o prognozie pogody dla Polski.
W nocy termometry w naszym kraju wskażą przeważnie 8-10 stopni. Nieco chłodniej będzie na Mazurach i tutaj tylko 6 kresek powyżej zera. Jutrzejszy ranek na przeważającym obszarze kraju deszczowy. Po południu pochmurno i mokro, będzie głównie na północy i wschodzie. Natomiast na pozostałym obszarze spodziewane są przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wzrośnie od 16-18 stopni na północy, zachodzie i w centrum do 19-20 stopni na wschodzie kraju. Będzie wiał umiarkowany, okresami dość silny wiatr z zachodu. Barometry w stolicy wskażą w południe około 1012 hektopaskali i spodziewany jest niewielki wzrost ciśnienia. A przed nami jeszcze prognoza pogody na niedzielę. Zapraszam. W niedzielę bez większych zmian. W całym kraju nadal dużo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na północy i wschodzie spodziewane są lokalne burze. Po południu większe przejaśnienia wystąpią w południowej części kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 17 stopni na północy do 21 na południowym zachodzie. Będzie wiał umiarkowany zachodni wiatr. Na dziś to już wszystkie informacje o pogodzie, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję, życząc dobrej i spokojnej nocy z Panem Bogiem.